Witam Was 14 marca 2021 roku. Dziś zabieram Was do Gardei nad jeziorko. Spróbuję pobiegać z magnetyczką. Niestety nie w woderach neoprenowych, na które wydałem 360 zł i były to pieniądze wyrzucone w błoto, a wejdę w moją staropościową piankę mokrą. Ona nigdy mnie nie zawiodła. Jest dzisiaj naprawdę podła pogoda, jest duże wiatrzysko, szaro, buro i ponuro. Ale nic tam, lecimy zadziałać. Może wpadnie jakiś gadżet wędkarski, może trochę złomu. Zapraszam. Jak widzicie, lód w najlepsze, jeszcze na jeziorku, ale nic tam. Przebieram się w piankę i zaraz zaczniemy działać naszą magnetyczką. No i dobra, lecimy do ataku z naszą magnetyczką. Wam powiem, że dosyć gruby jest ten lód. O kurcze, można się naprawdę zdziwić. Ale nie polecam na nim się ślizgać. Ale robota jest, zobaczcie. Przypominam, 14 marzec mamy. A lód ma kilka centymetrów grubości. Masakra. Jak ja nie lubię takiej imprezy, dodatkowa robota. No nic, się chciało, to trzeba cierpieć. Lekki chłód w nogi odczuwam, a jakże. Ale tragedii nie ma. Szaruga jest niesamowita, wam powiem. Się czuję jak w zupie ogórkowej. Pierwszy fant. Denko od puszki. Jak zdążyliście się zorientować, jest tutaj naprawdę gruba warstwa lodu. Można śmiało śmigać, ale nie polecam takich zabaw. Ja jestem w mokrej piance, nawet gdybym wpadł do wody, nic mi się nie stanie, bo nie w taką pogodę działałem w wodzie zimnej. I zobaczcie, już tutaj kolejne butelczyny leżą. A tego zawsze i wszędzie pełno. Są ślady, widać, że ktoś łaził po tym lodzie. Tam bliżej środka widać już jest kruchy lód. W tym miejscu, gdzie teraz jestem, jest najgrubszy lód. No nic, trzeba iść trochę podziałać. Słonko chce wyjść, ale coś nie wychodzi. Kawałek grubego prętasa i zobaczcie. Pod pręt dostało się kawałek szkła. Pierwszy raz takie coś się zdarza. Jestem w miejscu, gdzie zawsze i wszędzie wyłażą mi takie elemenciki drobne. Z tego miejsca będzie dominował głównie właśnie taki asortyment, jak ja widzę. Korzystając z okazji, że jestem już w wodzie, w mokrej piance, sięgnę te śmieci, które tu leżą. Taka butla plastikowa. Spójrzcie, taka pogoda ma swoje plusy. Cały mój mandziur mogę sobie rozłożyć na lodzie i przesuwać się dalej, zabierając ze sobą cały ekwipunek. Kolejne metry jeziora za mną i kolejne zdobycze. Nie takie, jakie byśmy chcieli. Butelka szklana. Zabieramy do śmietnika. No i nie sądziłem, że dzisiejsze złomobranie zamieni się w śmieciobranie. Zobaczcie, jeszcze jedna butelka i jakaś tam paczka po chipsy. Wiatrzysko coraz większe, a ja już pogodziłem się z myślą, że dzisiejszy urobek to głównie śmiecie. Zobaczcie, tu kolejna butelczyna. Taka robota. No nic kochani, lecę sprawdzić grubość lodu. Jak wpadnę, to będę się ratował.
Kochani moi, podziałałem jakieś 2,5 godzinki, wystarczy, ubawiłem się na maksa, więcej frajdy miałem niż zwykle, ta zabawa na lodzie i tak dalej. No cóż, fantów nie było, jak widzieliście, posprzątałem trochę jeziorko i okolice. Zapraszam na krótki spacer też po Grudziądzu, bo jak wiecie, Grudziądz to nie tylko śmieci, małpki i tak dalej, ale również przepiękne widoki. Mamy piękną starówkę. A kto was lepiej po niej poprowadzi jak kolega Marcin z kanału Prosto z Grudziądza, na który to kanał serdecznie was zapraszam. A ja cóż, żegnam się i zapraszam na kolejne odcinki, bo być może się pojawią. Cześć! Witam kochani na kolejnym odcinku ze spacerku. Dzisiaj jesteśmy na Błoniach Nadwiślańskich, za chwilę was tam zaprowadzimy. Teraz jesteśmy w miejscu w starej fosy wyschniętej i obok murów obronnych. Także my zapraszamy was na spacer. Miłego oglądania. Zapraszamy. Chodźcie z nami. Dzisiaj jesteśmy nad Wisłą. Jeszcze jakieś pozostałości. Kry na Wiśle płyną, ale już śniegu nie widać. Witajcie kochani ponownie, jesteśmy teraz na takim podejściu, na którym Andrzej Wajda w Grudziądzu kręcił jedną ze scen do filmu Tatarak w roli głównej z Krystyną Jandą. Taką tutaj pamiątkę po sobie zostawili, nikt tego nie rozebrał. Dziękujemy wam za oglądanie. W następnym odcinku prawdopodobnie spotkamy się, nie wiem czy dam radę, tam, na samej górze, przejdziemy, pokażemy wam pozostałości zamku Grudziądz, Klimek. A więc do zobaczenia, dziękujemy za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało.